gdy wcięli ich w dwa ognie. Od lasu poszła rysią jazda, a od bagnisk piechury. Nasi poddać się chcieli, ale widać czarnym nie w smak było brać w niewolę. Na koniec w koło ich wzięli i cieli. Rysznicy cieli do ostatniego żywego. Teraz na tym łęgu maki rosną, a może to kaczeńce krwią. Dalej, Płocka, dalej! Czy i tak ją zabiorą, a nas pozabijają? To ją zarżnę i schowam podłożem, a nie oddam. Dobrze, jak jucha wypłynie, przysypiemy piaskiem. Biegnij do lasu i czekaj, aż ci nie powiem. Rozumiesz? Rozumiem, tatku. Tylko szybko! Chodzę do chałupy, a tam stoi wsiok ze swoim synem. Coś ładny pachołek, myślę sobie. Córkę pewnie ukrył. Zawsze je zdążą pochować, kurwy synę. Dureń myślał, że mnie przechytrzył. A nie? Zerżnąłem gówniarza, aż mu jucha z nosa poszła. To się stary musiał zdziwić. Cuchnie od ciebie trupem, wynoś się. Jak nie rozumiesz ludzkiej mowy, to ci wytłumaczę żelazem, skurwysynu. Będą miały diabły gody. Ławo! No, ile mam czekać? Bij, zabij! Stać! Kto idzie? Baron u siebie? Nic wam do tego. Mam do niego sprawę. Otwórzcie bramę. Mowy nie ma. Słyszeliśmy, co się działo w karczmie na rozstajach. Dla kogoś takiego nie ma tu wstępu. Tędy nie wejdę. Trzeba znaleźć inny sposób. Może któryś z mieszkańców będzie na tyle odważny, żeby mi pomóc. Jedyna osoba, która przede mną nie ucieka, to zgrzybiały staruszek. Śmierć sama. Witaj. Witajcie. Wszyscy uciekają na mój widok, a ty nie. Ja już jestem za stary, żeby uciekać. Poza tym, no co mi możecie zrobić? Zabić? Proszę bardzo, i tak już długo nie pożyję. Skórę wygarbować?
I tak garbować nie ma czego. Od dawna tu mieszkasz? Dobrze. Od urodzenia. Będzie prawie 70 wiosen. Pewnie świetnie znasz okolice. Nie zgorzej. Muszę wejść do kasztelu. Można jakoś inaczej niż przez bramę? Można, ale niewielu o tym wie. Gdybyście, dajmy na to, ja wiem, wsparli jakimś datkiem, mógłbym wam wskazać. Chodzi ci tylko o datek, czy coś jeszcze za tym się kryje? Nie wpuścili was przez to, coście zrobili w karczmie na Rozstajach, nie? Tamtejszy karczmarz to mój szwagier. Nie naciągniesz mnie. Jeśli jest inna droga, znajdę ją. Te znajdziecie, albo i nie znajdziecie. Dali się, kurwa, oklepać jak nowigradzkie dziwki. Dziwisz się? Wiedźmak z nim. A ten wiedźmak to skąd się wziął? Skąd ja mam wiedzieć? Chcesz, sam go zapytać. Ty, białowłosy, myślisz, że w dwa miecze dasz radę 40? Kto się ze wsi zebrali i kto gościńcy zna. Ryci, to go zaraz obskakują, a jak oddać nie chce, to i oddać. Czarownica mnie mówiła, żeby was wydechować, co w ten czas robi. Żeby zarazy uniknąć, trzeba o to, no, o higienę mówić. A to wody prosto ze studni nie dychać. Dupę masz raz w tygodniu wymyć, a wodę do picia nad ogniskiem gotować. Co dla szanownej pani? Cyrkiel, ekierka, tanio sprzedam okazyjnie. To król srogi. A na co mnie takie dziwne instrumenta? No, chcę, szanowna pani, coś zmierzyć, koło jakie wyrysować. Pani go nie słucha! Zostały mu te szpargały po studentach i każdemu próbuje wepchnąć! A jeśli do niego nie przyjdzie, to dziecię nie porywajcie! Widać, żeś człowiek bywały, więc rzeknij. A zali wystarczy bawelać raz w tydzień, czy więcej? A cóż tam we świecie słychać? Ja wiem, coś ty za jeden? A wy, białogłosy, co się tak kręcicie? Chyba wy baron białowac? Oh, uważaj, nie dojdą! Pomrzeka, pomrzeka, ale jak trzeba, to pomoże. Czerami mi się nie najesz. I dała ci czarownica ten lubczyk na usiedlenie chłopa? No dała i nawet niedługo policzyła. To może i ja bym poszła? Jak tam trafić? Przy wiosce jest mały stawi ścieżka. Pójdziesz nią aż do samotnego kamienia. Obejdziesz kamień i skręcisz w prawo ze ścieżki w las, potem prosto. Jak miniesz w lesie porzucony wózek, to będzie znak, że dobrze idziesz. Wygląda na to, że jednak trafię do tej czarownicy. Słyszałem, że rozmawiacie o czarownicy. Chciałbym się... Toście źle słyszeli. I w ogóle za daleko zaszliście. To tylko biedne chałupy. Trzeba wam zawrócić na główny trakt. W sprawie tej czarownicy. Dajcie nam spokój, albo chłopa zawołam. Patrzcie, jak się zebrali i kto gościńcem znowu. Chodzi, kogo zawołam, obskakują. Trzeba by go drugi raz do czarownicy posłać, może by go z lenistwa wyleczyła. Witajcie, matko. A witajcie, panie. Czegoś wam potrzeba? Mam sprawę do waszej czarownicy. Nie wiecie, gdzie ją znajdę? Ja to tam do niej nie chodziłam, ale mojego chłopa spytajcie. W zeszłym tygodniu tak go w krzyżu postrzykło, że się prawie ruszać nie mógł. A od czarownicy wrócił zdrowiuteńki. Gdzie go znajdę? Pewnie w obejściu siedzi. Nic go już nie boli i tak się leni. Poszukałby brusznicy, żeby dzieciakom głodne gęby zapchać. Marynin chłop to umie o rodzinę zadbać. Nałapał szczurów wodnych i mieli jedzenia na parę dni. Będzie niegrzeczny, to wyśle mnie na słodką ścieżkę.
Wystarczy tego dobrego. Odbiała pała. To to ważne, skąd żarcie. Byle w miejsce pełno było. A że trzeba było ścierwo pod brzezinką zakopać, nie moja wina. Po co chojraczy? My prości ludzie, nie szukamy zwady. Witajcie. Podobno wiecie, gdzie szukać miejscowej czarownicy. A kto tak powiedział? Twoja żona. Głupie babsko. Ostawcie mnie w spokoju, a mojej baby nie słuchajcie, bo bredzi. U nas już dawno żadnych czarownic, znachorów i mądrych bab nie ma. Na pewno. Zastanów się. Droga do czarownicy, panie, już mówię. Przy wiosce znajdziecie mały staw, co to od niego ścieżka odchodzi. Pójdziecie bez tej ścieżyny, aż natraficie na samotny kamień. Obejdziecie go i skręcicie w prawo ze ścieżki w las. Szukajcie rozwalonego wózka, to tam. Dzięki. Tylko nie ukrzywdźcie jej, panie. My tu słyszeli o takich jak wy. Jak wy? To znaczy jakich? No, takich, co to czarownice chcą palić. Łowcy czarownic to byli? Nie, ale się o nich słyszy. Jak was, panie, zobaczyłem z tymi mieczami, tom od razu pomyślał, ło, to jednak prawdę powiadali. Jestem wiedźminem, nie łowcą czarownic. A to nie to samo? Nie. Nic nie zrobię waszej czarownicy, możecie być spokojni. Oj, to dobrze, panie. Ona niedawno tu nastała, ale mądra, że strach. I nawet nie brzydka, jeśli kto lubi takie chude. Dziękuję za pomoc. Bywaj. Wiedźmin! Z nieba żeście nam tu spadli! Mój znowu polaz do tej czarownicy. Mówię ci, jak ona jakieś klątwę na nich rzuca. I siły żywotne wysysa. Moi chłopcy od niej wróci, to tylko przed chatą siedzi i w zębach. A w obejściu nic nie zrobi.